Cześć wszystkim, ja jestem Zuza. Ja jestem Zola. I witamy Was na kanale Zaksiążkowane. Przychodzimy dzisiaj do Was z nowym reading vlogiem po małej przerwie reading vlogowej, natomiast wracamy. Mam nadzieję, że ten vlog Wam się spodoba i że pokażemy Wam kilka bardzo fajnych rzeczy. Także tak, to tyle ze wstępu, chyba że chcesz coś dodać. I bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy! Słuchajcie, nasza babcia ma dzisiaj urodziny, więc pomyślałyśmy, że zrobimy jej imprezę niespodziankę. Dokładnie. I Tola właśnie robi ciasteczka. Nie ma czasu, nie ma czasu! Jesteśmy troszkę w niedoczasie. Tola robi ciasteczka, zaraz jedziemy po balony i kwiaty. I tak, jedziemy przystroić mieszkanie, bo akurat nie jest ono u nas, tylko u naszej cioci, ta imprezka. I mamy nadzieję, że babcia się ucieszy. Także lecimy. Babcia ma 77 urodziny. Pewnie Zuza nagra, jak wygląda. Taka Jaga żył. 7-7. Ciasteczko dla Was. Ciepłe jeszcze. Jedzcie. W Poznaniu otworzyła się właśnie wystawa kosmiczna, w sensie właśnie, tydzień temu, ale jakby jeszcze na niej nie byłam. Otworzyła się wystawa kosmiczna i dzisiaj na nią idę. I ogólnie nie miałam zamiaru robić żadnego takiego wstępu, myślałam, że po prostu tam pójdę i Wam pokażę przebitki z tego, co się dzieje na tej wystawie kosmicznej w Poznaniu. Natomiast, jak wrzuciłam to na Instagramie, to tak wiele osób, tak wszyscy napisali mi, że to jest okropne i że, co jest bardzo fantastycznym zdaniem w tym kontekście, że jedyne, co jest tam kosmicznego, to ceny, a że całość jest beznadziejna, więc ja idę teraz jako wasz tester, a jeżeli tam nie ma co zobaczyć, to będzie mi bardzo przykro, bo kocham kosmos i kosmiczne rzeczy, także zabieram was ze sobą na tę przygodę. Dzień dobry wszystkim, witam Was w pierwszym update'cie tego vloga. Książek, o których Wam mogłabym tutaj opowiadać, jest mnóstwo, ponieważ chwila prywaty. Ostatnio bardzo słabo śpię, bardzo słabo. Ja nigdy nie spałam jakoś super dużo, ale ostatnio po prostu naprawdę nie mogę spać, więc czytam, bardzo, bardzo dużo czytam. Do tego stopnia, że w tym miesiącu, a kiedy ja to nagrywam, jest 7 października, przeczytałam już 7 książek. Także no, staram się jakoś na to zaradzić, ale na razie jeszcze nie wymyśliłam, jak to zrobić, więc po prostu siedzę po nocach i czytam. No tak wygląda ostatnie moje kilka dni. Ale żeby też ten update nie trwał super długo, no to chyba nie będę Wam opowiadać o tych, które już skończyłam i zawiozłam do domu. Wspomnę Wam tylko, że przeczytałam całego Znachora, więc druga książka z mojego jesiennego TBR-u już za mną i zaraz Wam opowiem też o trzeciej. Skończyłam Huki, bo to była pierwsza książka z jesiennego TBR-u. Skończyłam Płonący most, czyli drugi tom Zwiadowców, ale to słucham w audiobooku gdzieś tam w międzyczasie. Skończyłam Nasze podmorskie żony. Bardzo dziwna to była książka. Nie wiem sama do dzisiaj, co o niej myślę. Skończyłam Bezsilną w końcu. I na pewno o czymś zapomniałam, więc to, o czym zapomniałam tutaj wspomnieć, Wam wrzucę zdjęcie, jeżeli tak jest, a jeżeli nie, no to przejdźmy teraz do książek, które tutaj już mam. A, i jeszcze update a propos tej wystawy kosmicznej w Poznaniu, którą Wam zapowiadałam. Ogólnie ona była spoko, ale kosztuje 7 dych. W sensie tam się ceny wahają w zależności od dnia, w którym pójdziecie i godziny, na którą będziecie. Natomiast no, to nie są tanie bilety, a rzeczy do roboty jest tam na 20 minut, więc ogólnie to, gdyby to było darmowe, to by było ekstra, ale że kosztuje bardzo dużo pieniędzy, to nie mogę Wam tego polecić, bo ja drugi raz bym nie poszła, więc ogólnie jeśli się zastanawiacie, no to może jeśli bardzo, bardzo lubicie takie rzeczy, to może warto, ale chyba warto bardziej dla młodszego odbiorcy, bo jednak większość tych rzeczy jest raczej taka bardziej w dziecięcą stronę niż w dorosłą. I druga rzecz, widziałam wczoraj Jokera 2, bo byłam w kinie i nie za bardzo mi się podobał ten film, ale potem zaczęłam oglądać jakieś różne opinie i takie bardziej dogłębne analizy tego filmu i te analizy mnie bardzo przekonują, tylko z drugiej strony zastanawiam się, czytając te analizy, czy to już nie jest trochę takie dopowiadanie czegoś,
czego nie do końca twórcy, w sensie, co nie do końca sami twórcy tego filmu wymyślili. Uwielbiam ostatnią scenę Jokera dwójki. Naprawdę jest taka, jak ja nie jestem fanką DC i nie oglądałam żadnego innego filmu z DC, to było takie naprawdę niezłe. I taka symbolika w tym filmie też była niezła, ale jakby mam wrażenie, że bardzo dużo umknęło tego czegoś, co sprawiło, że pierwsza część Jokera była taka niezwykła. Był bardzo duży chaos w tym filmie i tak jak rozumiem ten chaos, jakby a propos w kontekście samego Artura Flecka, tak mam wrażenie, że ten chaos nie był do końca ogarnięty i opanowany przez sam film. Zresztą nieważne, ja nie jestem recenzentką filmową, więc ja w ogóle nie wiem, o czym ja gadam, szczerze mówiąc, więc może po prostu przejdźmy do książek. Aktualnie jestem w trakcie tylko dwóch, co jest dość małą ilością jak na mnie, natomiast no po prostu ostatnio mam tak, że to co zaczynam, to praktycznie od razu kończę i dlatego tak mało mam książek na raz. Ach, skończyłam jeszcze Remarka! W końcu, od maja go czytałam. 5 gwiazdek, wspaniałe 5 gwiazdek. Zresztą nie jedyne 5 gwiazdek, które przeczytałam w tym miesiącu, a jest dopiero 7, przypominam, więc ogólnie fantastycznie się ten miesiąc czytelniczo zaczął. No ale dobra, przejdźmy do książek, które czytam, bo bablam i bablam. Zaczęłam sobie czytać Nieśmiertelne zasady, Krew Edenu, tom pierwszy, Julie Kagały. Ja tę książkę dostałam do recenzji od wydawnictwa Vesper. I powód, dla którego ja bardzo tą książką byłam zainteresowana, no to jest oczywiście nazwisko autorki. Uwielbiam Julie Kagały, Cienki Tsunę i tom drugi, na tom trzeci bardzo, bardzo czekam. I bardzo lubię też tę młodzieżową trylogię Julie Kagały, czyli Żelazną Córkę i Żelaznego Króla. Nie pamiętam w jakiej kolejności i też czekam na trzeci tom. Więc jak zobaczyłam, że Vesper wydaje kolejną książkę tej autorki, to pomyślałam sobie, że to jest koniecznie coś, co muszę przeczytać, bo po prostu wierzę już autorce, że mi się to spodoba. To jest książka o wampirach, zaraz wam powiem dokładniej o fabule, natomiast to jest książka o wampirach, a ja za wampirami może nawet nie to, że nie przepadałam nigdy, ale ominęła mnie ta największa faza na wampiry, kiedy byłam nastolatką i nigdy nie... Te wampiry to nigdy nie był taki element w historii, który by mnie przekonywał do sięgnięcia po nią. Natomiast też dzięki temu bardzo mało w swoim życiu książek o wampirach przeczytałam, więc dla mnie to wciąż jest temat dość... może nie świeży, ale to jest coś, co jeszcze mi się nie przejadło, więc jestem bardzo ciekawa, w jaką stronę pójdzie ta książka i moja opinia, bo może być bardzo różnie. Natomiast tak, fabularnie poznajemy tutaj młodą dziewczynę Alison, która żyje w świecie, gdzie rządzą wampiry. Rządzą wampiry w takim jakby mieście, które jest otoczone zewsząd wielkim murem i za tymi murami są złe rzeczy, są tak zwani wścieklacy, czyli... ludzie, którzy zostali zarażeni wścieklizną i teraz jakby są już nie do końca ludźmi, tylko bardziej potworami, więc wychodzenie poza to miasto jest bardzo niebezpieczne. No a z kolei w tym mieście, jeżeli chce się żyć jakoś tak dobrze, jakkolwiek, no to trzeba oddawać swoją krew wampirom. Trzeba jakby być ich poddanymi i być zarejestrowanymi, a nasza główna bohaterka i jej paczka znajomych, a raczej no taka paczka ludzi, z którymi próbuje przetrwać, bo to nie do końca są jej przyjaciele, o czym też zaraz wam powiem, no to oni są niezarejestrowani, oni nie chcieli się poddawać właśnie wampirom i dlatego muszą walczyć każdego dnia o przeżycie, o jedzenie, o ciepło i dach nad głową. To jest tak w bardzo dużym skrócie. Ja jestem niedaleko, bo jestem na stronie 90, więc dużo więcej wam już nie powiem, ale tylko jeszcze powiem, bo to też jest w opisie, że w pewnym momencie, po pewnych wydarzeniach, nasza główna bohaterka będzie musiała zdecydować, czy wybiera śmierć, czy wybiera zamianę w tego wampira, których tak bardzo nienawidzi i którymi tak bardzo gardzi. To tyle, jeśli chodzi o fabułę. Jeśli chodzi o moje przemyślenia na razie na ten temat, to jest książka, która wydaje się być bardzo ciekawa, bo ona jest mocno mroczna i też taka dość opisowa, dość taka brutalna, dość taka też mało subtelna, co wydaje mi się, że jest tylko zaletą w tym kontekście. Bardzo mi się podobało to, że od samego początku w tej jej paczce, tak będę w skrócie to nazywać, były bardzo duże napięcia i to nie była taka, wiecie, taki motyw found family, jaki ja na przykład bardzo lubię, ale to był motyw sytuacji, w której ludzie są zmuszeni pracować ze sobą i gdzieś tam kooperować ze sobą, mimo tego, że tak naprawdę siebie bardzo nie lubią, żeby przetrwać i to jakby od razu buduje bardzo duże takie, wiecie, co tu się wydarzy, co tu się wydarzy. Więc to mi się bardzo podobało. Styl pisania, jak zawsze, u Julie Kagały jest bardzo dobry. Ja ją po prostu bardzo lubię, więc tutaj nic nowego
nie zaskoczyła mnie ani niczym nowym, może oprócz tym mrokiem, którego się nie spodziewałam aż tak. I też nie rozczarowała mnie tutaj swoim stylem pisania. No i fabularnie jestem bardzo zainteresowana, bo polubiłam mocno Ali. Ali to jest bohaterka, która jest taka mocno... Nie chcę mówić niestandardowa, ale jest trochę niestandardowa, dlatego że ona jest bardzo sceptyczna. Ona jest dobrym człowiekiem gdzieś tam bardzo głęboko, natomiast przez to, w jakiej sytuacji żyje, ona się nie łudzi i ona ma niektóre postrzeganie świata, w sensie niektóre poglądy na świat ma takie bardzo kategoryczne i mówi wprost do swojego najlepszego przyjaciela, do dziecka tak naprawdę, że jeżeli będzie taka potrzeba, to ja ucieknę i cię zostawię. Więc to jest taka bohaterka, która jest bardzo interesująca, żeby za nią podążać. No i tak, no, jestem bardzo ciekawa, co się wydarzy dalej i jak zmieni się dynamika tej książki po rzeczach, które się tu teraz wydarzyły. Nie mogę wam powiedzieć, ale akurat na tej części, w której ja jestem, to się wydarzyły duże rzeczy, więc pomyślałam, że to jest dobry moment, żeby wam zaupdate'ować, co czytam. No i tak, to jeśli chodzi o to. I drugą książkę, którą zaczęłam sobie dzisiaj rano, to jest czwarta książka z mojego TBR-u jesiennego, czyli Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki. Co prawda jej w TBR-ze jesiennym w filmie nie było, ale jak wróciłam do domu, to sobie o niej przypomniałam, więc dołożyłam ją do stosu i wam na Instagramie też ją pokazałam, że dokładam. I jestem na stronie 121. I powiem wam, że ja zawsze wam mówiłam, że ja nie przepadam za kryminałami młodzieżowymi. I tak teoretycznie jest, ale w praktyce dwa, które ostatnio czytałam, czyli The Inheritance Games, chociaż to nie jest do końca kryminał, no ale załóżmy, że w tej sferze się obraca. I to, co teraz czytam, jest naprawdę bardzo dla mnie ciekawe. Więc może ja jednak lubię kryminały młodzieżowe, nie mam pojęcia. Natomiast poznajemy tutaj Pip, która przygotowuje projekt do szkoły o wydarzeniu sprzed 5 lat, kiedy to w jej miasteczku zaginęła dziewczyna z jej szkoły i oskarżono o to jej chłopaka ówczesnego, tej dziewczyny, która zaginęła. I ten chłopak parę dni później popełnił samobójstwo, sprawę wyciszono, w sensie sprawę zamknięto, bo były dowody skazujące, a ona po 5 latach coś czuje, że w tej sprawie coś jest nie tak i próbuje odkryć prawdę. No i czy jest to trochę absurdalne, żeby 17-latka miała jakby rozwikłać tajemnicę, której policja nie rozwikłała? Może trochę, ale z drugiej strony ta książka robi coś bardzo mądrego, bo ona nie pokazuje, że ta zagadka była nie do rozwiązania, tylko pokazuje, że policja zatrzymała się na najprostszym wytłumaczeniu, zamknęła sprawę, a może w tej całej sytuacji było coś jeszcze, więc to od razu nadaje taki bardziej jednak wiarygodne poczucie do tej historii. No i tak, no ona przesłuchuje różnych ludzi, rozmawia z nimi, w sensie, no bo w sumie przesłuchanie to nie jest dobre słowo, no i próbuje krok po kroku zrozumieć, co się wydarzyło, tyle o fabule. Ciekawie jest ta książka napisana, bo ona jest napisana trochę normalnie, a trochę ma takie rozdziały, które są właśnie mniejszą czcionką i tak jakby typowo z tego jej projektu, czyli to, co ona pisze do tej szkoły na zaliczenie. No i nic więcej wam w sumie nie mogę powiedzieć, oprócz tego, że bardzo dobrze się przy niej bawię. To jest dobra rozrywka dla mnie. Jestem ciekawa, co się wydarzyło, chociaż już mam swoje dość mocne przewidywanie. Ale zobaczymy, nic nie mówię na razie. I tak, jak ją skończę, to jeżeli mi się spodoba, to bardzo chętnie obejrzę sobie serial, chociaż też widziałam bardzo średnie opinie. Także jak na razie to jest moje duże zaskoczenie. Oprócz tego dwie inne książki, które skończyłam i jeszcze tu mam, to Miłość mojego życia. To ja to kupiłam jakiś czas temu, bo w opisie była biolożka morska i jest to thriller psychologiczny. I to była ogólnie dobra książka, natomiast to nie jest moim zdaniem thriller. To jest dramat obyczajowy z elementami jakiegoś takiego niepokoju, ale moim zdaniem jakby to, że tutaj jest napisany thriller psychologiczny, może bardzo, bardzo źle tej książce zrobić, bo jeśli ktoś na przykład czyta tylko thrillery i tylko thrillery lubi i sięgnie po tą książkę, bo zobaczy ten napis, to obstawiam, że ta książka mu się nie spodoba, a to by była szkoda. Więc nie rozumiem tego do końca wyboru. Natomiast jest to książka, w której poznajemy rodzinę Emmę, Leo i ich małą córeczkę. Z pozoru bardzo szczęśliwa, normalna rodzina. Oczywiście też ze swoimi rzeczami przykrymi, no bo Emma miała raka, z którego właśnie się wyzdrowiała, którego właśnie pokonała. Natomiast okazuje się bardzo szybko w tej książce, że Emma ma swoich mnóstwo sekretów i jej mąż zaczyna to powoli odkrywać i dowiaduje się na jej temat rzeczy, których by nigdy wcześniej
nie wymyślił i nie podejrzewał jej o to. Więc to brzmi trochę jak thriller, ale w praktyce to jest bardziej historia bardzo przykra, bardzo smutna. Jest tutaj jeden plot twist, którego rzeczywiście jakby nie da się chyba spodziewać. Natomiast to jest historia po prostu o bardzo trudnych relacjach rodzinnych, o bardzo przykrych sytuacjach, które człowieka spotykają i o problemach. No może tu się zatrzymam, bo nie chcę wam spoilerować. Natomiast no taka jest to książka i ogólnie mi się podobała, tak jak powiedziałam na początku, ale no nie zrobiła tego, co de facto miała i też ta biologia morska jest tak naprawdę tylko trochę symbolem. Ona nie ma tutaj większego znaczenia dla tej historii, więc jeżeli po to byście sięgali właśnie przez tą biologię morską, to raczej lepiej nie po to. Natomiast tak, nie odradzam, bo to było ciekawe, ale miejcie to na uwadze, co wam powiedziałam, żeby się po prostu nie rozczarować. I ostatnie, co wam pokażę, bo skończyłam dwie książki z jednej serii. Tu mam już tylko jedną, bo drugą odwiozłam do domu. Natomiast The Prison Healer. 5 gwiazdek. To było moje 5 gwiazdek. Pierwszy tom oceniłam na 4,5, więc jakby już miałam wysokie oczekiwania, ale to było jeszcze lepsze, to było 5 gwiazdek. To było 5 gwiazdek! To jest wspaniała, wspaniała fantastyka młodzieżowa. Jedna z moich ulubionych na ten moment. Mamy tutaj młodą dziewczynę Kiwę, opowiadam oczywiście fabułę pierwszego tomu, która w wieku 7 lat trafiła do więzienia za coś, co jakby o co podejrzewali jej ojca, więc ona po prostu jakby no razem z nim poszła do tego więzienia, no i jej ojciec niedługo potem umarł, a ona przejęła jego rolę w więzieniu jako więzienna uzdrowicielka. No i w pewnym momencie do tego więzienia przyjeżdża pewna tajemnicza kobieta, która jest de facto przywódczynią ruchu oporu w tej krainie. I rzeczy się dzieją dalej. Dobra, dalej nie mówię. W każdym razie wszystko tu jest perfekcyjne, moim zdaniem. Wszystko było idealne. Wątek romantyczny? Palce lizać. Wspaniały był. Fantastyka tutaj opisana i wymyślona. Niezwykła. Bardzo stosunkowo prosta, ale tyle ma niuansów, że była perfekcyjna. Świat w ogóle wykreowany. Wspaniały. Kiwa jako główna bohaterka. Niezwykła. To, jakie ona problemy ma, w sensie przez co przechodzi i to, jak bardzo bije się z myślami całą tę książkę i to, jakie decyzje musi podejmować i to, że musi wybierać tak trudne ma wybory przed sobą i musi wybierać jako młoda dziewczyna, jest niezwykłe. Relacje rodzinne, niezwykłe. Wspaniałe. Ja nie mam tutaj żadnej wady. Za krótka była ta książka, ale nie dlatego, że czegoś jej tu zabrakło, tylko za krótko ją miałam przy sobie, ją skończyłam i trzymałam ją w ten sposób i nie mogłam się ogarnąć przez następne 5 minut. I zastanawiam się, czy nie zamówić sobie tomu trzeciego po angielsku, bo ja nie wiem, czy ja doczekam tomu premiery w Polsce. To jest wspaniała seria. Chyba mało osób o niej mówi, a naprawdę jest warta waszej uwagi. Przeczytajcie ją. W każdym razie to tyle z mojego update'u. Był długi, ale no tak jak sami widzicie, dużo czytałam ostatnio. O tych wszystkich książkach, których wam tu na początku wklejałam zdjęcia, opowiemy wam na pewno we wrap-upie, bo też ten update już jest długi, więc nie chciałabym, żeby trwał jeszcze dłużej i nie chciałabym was zanudzić. Natomiast tak, to są moje aktualne książki, znaczy w sumie to tylko te dwie i przyjdę do was, jak coś więcej mi się uda przeczytać. Słuchajcie, byłam wczoraj w Ikei i pomyślałam, że zrobię wam mini haul zakupowy z Ikei, ponieważ pojechałam tam w bardzo konkretnym celu, a mianowicie dla kontekstu. Ja tutaj mieszkam w tym mieszkaniu 5 lat i kiedy ja się tu wprowadziłam, to wszystkie naczynia i wszystkie rzeczy, które mogłabym potrzebować w kuchni, one tutaj były, więc ja nie musiałam poza sztućcami chyba kupywać kompletnie nic swojego. No i tak sobie żyłam z tymi naczyniami 5 lat, były bardzo w porządku, w sensie nadal są w porządku. I tak pomyślałam sobie ostatnio, że ogromną frajdę sprawiłoby mi, gdybym miała własne talerze i mogłabym sobie wybrać mu jakieś szalone talerze i to by polepszyło jakość mojego jedzenia. Tak myślałam już o tym od paru miesięcy dobrych, więc i tak dziwię się, że aż tak długo mi to zajęło, żeby pojechać je kupić. A ostatecznym bodźcem było to, zaraz wam pokażę. A mianowicie ambaras cały zaczął się od tego, że kilka tygodni temu kupiłam sobie w Auchan po 2 takie talerze. One są zielone, w sensie tutaj może nie widać w tym świetle, ale one są zielone i one były bardzo tanie i na sztuki. I kupiłam sobie takie po 2 właśnie talerze i pomyślałam sobie, że kurczę, no to w takim razie, skoro już zaczęłam kupować zielone talerze, to może kupię też inne zielone talerze. No więc padło na zieloną zastawę. Tutaj takie talerzyki, one są takie blado zielone i mają złote, no takie
złote coś. I one się, były kupowane na sztuki, chyba jeden kosztował 15 zł. No i mam też takie. One były dużo droższe, bo ogólnie były, w sensie jak na talerze, bardzo drogie, bo te większe kosztowały za 4 sztuki 9 dych. Ale po pierwsze one są bardzo ciężkie i wydają się z bardzo dobrej jakości. No a po drugie, no to jest taki zakup na kolejne, no mam nadzieję, 10 lat, więc no już tak uznałam, że dobra, niech będzie. No i mam mniejsze i większe, tu widzicie ich nazwy, jakbyście chcieli. I do tego dokupiłam sobie takie mega przesłodkie zielone miseczki. Wiem, że to nie jest kompletnie ten sam zielony, ale tak mi się spodobało, że pomyślałam sobie, no to wezmę też ten. I jeszcze jako dodatek kupiłam takie dwie miseczki na jedzenie dla kotka. Co prawda są niebieskie, no ale nie było zielonych, więc uznałam, że no to niech będzie niebieska. No i to jest mój haul zakupowy. Bardzo się z niego cieszę i jestem pewna, że następne kilka posiłków, które będę jadła na tych talerzach, będzie wspaniałe. W sensie, część z Was może uznać, że to jest absurdalne, że ja się tak cieszę z nowych talerzy, aczkolwiek no, to jest takie coś, czego nigdy nie miałam tak typowo własnego, więc to jest dla mnie bardzo fajna rzecz. Także tak, to tyle. To wszystko, co kupiłam wczoraj w IKEA. Dzień dobry wszystkim i witamy Was w drugim update'cie tego vloga. Ja tu mam mnóstwo książek, bo ja chyba pożarłam chęci do czytania z całej rodziny i skumulowałam je w sobie, bo to Lena ma zastój czytelniczy, tata też taki trochę zastój czytelniczy przechodzi aktualnie, a ja czytam i czytam jak najęta, także chciałabym oficjalnie przeprosić za tą sytuację, nie było to moim zamiarem. Natomiast tak, widziałam Frankensteina koło Twojego łóżka. Tak, kolektywnie przeczytałam 5 stron tego Frankensteina. Okej, okay, nie jest nieźle. Tak, będę czytać Macbetha niedługo, bo wchodzimy w tryb lektur szkolnych na polskim. Czy ekscytuje Cię Macbeth, czy raczej przeraża? Wiesz co, bardzo neutralne. Chcę mieć to z głowy, bo wiem, że czytam to na ocenę i nie... nie jest to dla mnie jakaś wymarzona sytuacja. Tak samo jak Romeo i Julia, problem mam taki, że nie mogę się cieszyć tą książką i nie mogę myśleć nad nią w sposób, jaki chciałabym. I nie mogę się nad nią zastanawiać, bo jest klucz, którego muszę używać, żeby zdać. I to mnie frustruje z lekturami szkolnymi na pewno, o wiele bardziej niż to było w podstawówce. Więc będę rozpoczynać Macbetha niedługo. Poza tym nie mam w ogóle przestrzeni na książki, nie czytałam nic od października. Wolałam się skupić na szkole i tak wyszło. No i kochanie, takie czasy też czasami, takie czasy czasami też są, także niczym się nie przejmuj. Mi się chyba Macbeth podobał. Tak. Mi się zawsze myli z Hamletem i zawsze potrzebuję 3 sekund, żeby poukładać, które to które, ale wydaje mi się, że Macbeth podobał mi się bardziej. Okay. Także myślę, że tobie też się może spodobać, więc nie ten, nie bój się. Mi się udało skończyć Nieśmiertelne Zasady. To jest książka o wampirach. I powiem wam, że tak jak pierwsze 100-150 stron tak czytałam z takim zainteresowaniem, ale bardziej zainteresowaniem zdystansowanym, tak bardzo mi się podobała strona, w którą ta książka poszła, bo mam wrażenie, że ta historia jest bardzo taka, że nie da się jej przewidzieć, że to teoretycznie ona czerpie z tych motywów i z tych rzeczy, które znamy, ale w praktyce ona to robi zupełnie na inny sposób. Bardzo mi się podobało przedstawienie wampirów w tej książce. Tak jak wam mówiłam we wcześniejszym update'cie, ja nie mam dużego z wampirami obycia, więc nie jestem pewna, jak to się jakby porównuje do innych, ale to mi się naprawdę bardzo podobało, sposób ich przedstawienia. Nie powiem wam za dużo, bo nie chcę wam spoilerować, ale uważam, że to było ciekawe. Plot twisty, które tutaj są, naprawdę były niespodziewane i przede wszystkim to, jaką bohaterką jest Ali, bo ona jest tak skomplikowaną i tak dobrze skonstruowaną bohaterką, że nawet jak robi błędy, nawet jak popełnia jakieś takie rzeczy, no których my uważamy z zewnątrz, że no nie, to nie był mądry wybór, idź gdzieś indziej albo zrób coś innego, to jednak nie można jej odmówić sensu w tym, co ona robi. A ja bardzo lubię takie bohaterki, szczególnie w fantastykach teoretycznie młodzieżowych, bo mam wrażenie, że to wciąż można by nazwać młodzieżówką. Więc tak, Julie Kagawa jak najbardziej mnie bardzo zadowoliła. Bardzo mi się podoba świat, naprawdę jest skomplikowany, ale dobrze wytłumaczony. Styl pisania świetny, bardzo dobra książka, po prostu. Naprawdę bardzo dobra książka. Szczególnie, że mam wrażenie, że w popkulturze faza na wampiry teraz wraca, więc... O nie. A nie, nie słyszałaś tego wcześniej? Teraz nie. Dużo się o wampirach jakoś tak... O nie.
A w sumie powiem wam, że po tej książce to z chęcią przydałoby. 2014 wróci! Zostań w przyszłości, Jezus Maria! No, w każdym razie bardzo wam polecam, dla mnie to były solidne 4 gwiazdki i jeżeli się interesujecie takimi książkami, to myślę, że się nie rozczarujecie. Oprócz tego skończyłam przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki. To było moje bardzo pozytywne zaskoczenie. Naprawdę bardzo ciekawy kryminał, nieoczywisty. Bohaterka główna czasami mnie irytowała, bo ona jest bardzo specyficzna, bo ona jest bardzo dobrą uczennicą, bardzo porządną córką, a jakby rozwiązuje tą zagadkę kryminalną, więc to jest momentami dziwaczny kontrast, ale z drugiej strony nauczyłam się podczas czytania tej książki bardzo ją lubić i rozumieć jej tok myślowy. Podobało mi się rozwiązanie zagadki, chociaż mam wrażenie, że było ciutkę przekombinowane i też dlatego odjęłam trochę jakby punktów w mojej głowie tej książce, bo było takie no bardzo filmowe wręcz, okay. Takie duże było to zakończenie, aczkolwiek to nie tak, że nie miało sensu, więc spoko. Tą książkę też oceniłam na 4 gwiazdki, co prawda dopisałam 3,8, ale ogólnie spoko. Bardzo ciekawie skonstruowane tutaj jakby nastolatków i jakby relacje między nastolatkami i to dojrzewanie, które się dzieje i wiecie, te pierwsze imprezy, pierwsze jakieś tam miłości i tak dalej. Myślę, że jak na to, że to jest kryminał, zostało tu bardzo dobrze zrobione, więc mega spoko, będę czytać drugi tom i dziękuję za polecenia. Tu króciutko przeczytałam Po zmierzchu Murakamiego, bardzo dziwna książka. Opowiada o... Murakami i dziwna książka? Kto by się spodziewał? Nie ja. Opowiada ona o dziewczynie, której siostra od 2 miesięcy śpi. I ta dziewczyna już ma dość bycia w swoim domu, więc idzie na całą noc czytać książkę do kawiarni i tak zaczyna się jej historia. Czekaj. Co? Nigdy nie znałam takiej bohaterki. Nigdy nie poznałam takiego człowieka, jak ona. A o kim mówisz? O tobie. A czemu? Ja nie śpię 2 miesiące. Trochę nie śpisz 2 miesiące. Twój tryb spania mnie przeraża. I brzmi to jak coś, co mogłabyś zrobić. Ale to ona śpi od 2 miesięcy bez przerwy. No to okej. W drugą stronę. Okej, to w takim razie to o mnie było. No w każdym razie, no ale tu jest trochę to taka jakby metafora. W sumie to, mówiąc szczerze, nie jestem pewna, co ta książka miała zrobić. Ona była ciekawa, bo ona jest napisana jak film. Czyli ona jest napisana jak scenariusz do filmu. Okay. I na przykład macie, wiecie, następny rozdział, zaczyna się kawiarnia, godzina 23:00. Bohaterowie, tacy i tacy, jakby tak jest bardzo dziwaczne. Mam wrażenie, że to takie bardzo murakamiowe. Jakby miała strzelić, to tak jest. No ale i innych książek, które czytałam, on tak nie pisze, okay. Więc to jest taki chyba eksperyment trochę. To było ciekawe, bo niektóre z tych metafor były niezłe i to jest trochę taka akcja thrillerowa wręcz i to też jest śmieszne. Myślę, że to byłby fajny film, aczkolwiek w książce okay. Czegoś mi zabrakło, więc okay. Oceniłam to na 3 gwiazdki i tak właśnie się czuję dość neutralnie do niej. Było nieźle, ale nic więcej. A słyszałeś, że Murakami przegrał Nobla dla Hank Kang? No wiem, ja to czytałam, to zresztą obie czytałyśmy Białą Elegię. O, faktycznie, to jest jej autorka. Czytałaś Noblistkę, kochanie, brawo. Kolejną, bo Ani Arno. No tak, właśnie. I to znowu w 2023 czytam Ani Arno, a w 2024 Hank Kang. Widzisz? Ale akurat Ani Arno czytałam już po jej zdobyciu Nobla. No, czy ja nie wiem, czy Mur... Ja, w sensie ja nie wypowiadam się na temat Nobla, bo kim ja jestem, żeby decydować, komu bardziej Nobla? No, real. Ja to samo. Ja nie znam twórczości Hank Kang na tyle dobrze, żeby się no wypowiedzieć. No tak, tym bardziej, także... Ale ciekawe. Ale chciałam wam zarzucić, bo może nie słyszeliście. No to książki, w których jestem w trakcie. W audiobooku słucham, zresztą na BookBeatie jest dostępna, Odważne młode kobiety. To jest książka, która jest thrillerem, inspirowany prawdziwymi wydarzeniami. I mamy tutaj główną bohaterkę, która mieszka w takim domu, jakby akademiku ala, jest ich przywódczynią tych swoich dziewczyn, które w tym akademiku mieszkają i któregoś wieczoru dwie z nich zostają zamordowane, tam inna pobita i ona widzi, ta główna bohaterka, ta przywódczyni, widzi tego człowieka, który to zrobił przez ułamek sekundy. No i zaczyna się jakby trochę takie szukanie tego człowieka. To nie jest thriller ani taki kryminał per se, bo to jest bardziej taka książka o tym, jak wyglądać mogłoby takie...
Nie wiem, jak to powiedzieć, bo clue jest takie, że jej się wydaje przez chwilę, że ten mężczyzna to tam były chłopak jej najlepszej przyjaciółki. I ona to mówi na głos i dopiero później, jak to sobie ogarnia, to jest taka, nie, to nie był on, to nie był on, to w ogóle był inny człowiek. Ale przez to, że już podpowiedziała i podrzuciła tego pierwszego człowieka, no to nagle bardzo ciężko jest jej się przebić z informacją na temat prawdy. Bo już nikt jej nie słucha i to jest trochę taka książka o tym. I ona trochę na własną rękę próbuje się dowiedzieć rzeczy. To brzmi bardzo ciekawie. Przynajmniej ja tak mam wrażenie. Czy to brzmi ciekawie? Dostatecznie. Okej. Natomiast ja mam straszny problem ze sposobem pisania tej książki. Okay. To jest tak dziwnie napisana książka. Tutaj nagle zupełnie znikąd weszła nam druga narracja sprzed tam kilku lat. Nie. I prowadzi to inna dziewczyna. I ja w pewnym momencie byłam taka, czekajcie, czego ja słucham? Czy jakiej historii ja słucham? Szybko dość ogarnęłam, ale jednak jest taki moment takiego czegoś i... Tu chyba tylko i wyłącznie chodzi o formę tej książki, która mi do końca nie odpowiada, styl pisania mi nie do końca odpowiada. To wszystko się dzieje w latach 70. i 80. I o tyle, o ile to jest ciekawe w kontekście właśnie kobiet i w kontekście tego, jak wyglądało społeczeństwo, tak jednak coś mi tu nie gra. Po prostu. I słuchajcie, ostatnie co czytam, gdzieś w międzyczasie skończyłam jeszcze trzeci tom Zwiadowców, czyli Ziemię skutą lodem. Było super, chociaż tak dość będąc na świeżo pierwszym, drugim i trzecim, w sensie z pierwszym, drugim i trzecim tomem Zwiadowców, to trzeci chyba wypada najsłabiej, chociaż ja go bardzo lubię, mam do niego duży sentyment. W każdym razie zaczęłam też książkę fantastyczną, która czekała u mnie na półce milion lat i mega jestem nią podekscytowana i to jest książka Królowie Wyldu. Jestem dość niedaleko, bo na stronie 147, natomiast ja się na tym bawię tak dobrze. Okay. To jest książka, która opowiada, słuchaj, bo to jest ekstra. Kiedyś, lata temu, w tej krainie była bardzo dobra grupa takich rozbójników, zabijaków, i łapaczy potworów i w ogóle. I oni byli mega popularni. Wszyscy ich jakby... No, mieli dużo szacunku u ludzi i tak dalej. Natomiast minęły lata, oni się zestarzeli, założyli rodziny. Jak tutaj jest z tyłu napisane, oni oddalili się od siebie, rozpili się, przytyli i zestarzeli. I już żyją sobie każdy swoim życiem, ten gang, taki ala. No i w pewnym momencie do naszego głównego bohatera, czyli Kleja, przychodzi jego były przyjaciel i współgangowiec i mówi do niego, moja córka jest uwięziona daleko, daleko na froncie bitwy. Idziemy musimy gang. Połączyć swe siły i ją odzyskać. Szok! Kto więc oni spodziewam? Zbierają tę ekipę sprzed, tylko oni już jakby nie są, oni no, są już starszymi ludźmi, więc oni już czyli nie mają. Taka sytuacja Thor Endgame. Trochę tak, okay. Ale no i trochę inaczej, okay. Ale trochę. Ale nie, spoko, spoko. I oni zbierają tam siebie nawzajem. Jeden to jest w ogóle królem gdzieś tam, ale ma mega słabe życie rodzinne, więc jest taki, dobra, dajcie mi uciec, upozorujcie moje porwanie. Podoba mi się to. I to jest bardzo śmieszna książka. Ten humor jest mocno rubaszny. To nie jest humor, który podpasuje wszystkim. Natomiast w kontekście tego świata to mi to jakby nie przeszkadza. Jest zabawna, jest bardzo ciekawie wykreowana. To są chyba wszystkie możliwe w ogóle sposoby fantastyczne na świecie, bo jest milion jakichś potworów, milion różnych rodzajów magii. I to wszystko to jest taki kocioł, ale ten kocioł tak pięknie pachnie i tak dobrze smakuje, że to jest w ogóle ekstra. Ja tę książkę kupiłam co prawda dawno temu, ale ja ją kupiłam za jakieś 16 zł gdzieś na Oliksie albo na Allegro. Nie kosztują. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, to polecam. I no ekstra, mega mi się to podoba. Zachęciłaś mnie. Nie jest to najłatwiej napisane. Spoko. Bo ma takie, no to jest taka jednak klasyczna fantastyka, nie? Więc to nie jest tak, że się przez to super płynie, ale te momenty, które są płynące, oddają za to wszystko, nie? Więc ogólnie to mega, bardzo mi się podoba. Mam też drugi tom, ale niestety trzeci chyba jeszcze w ogóle nie został napisany przez autora, więc ogólnie dramat, a ta książka jest, nie wiem, sprzed 15 lat. Także no... Taki to mój update. Nie, fajnie, fajnie. Czy zainteresowałam cię czymś? No zainteresowałaś mnie tą sagą, bo tutaj ostatnią fantastykę potrzebuję czegoś takiego teraz. No, jest mega. Więc myślę, że jest to możliwe. No to na razie ja muszę skończyć, żeby ci ją oddać, ale to możesz czekać. No dobrze, mój czekam dwa dni, spoko. No nie wiem, bo to się bardzo wolno czyta, bo też ma bardzo małe litery. To jest nie martw się, poczekam nawet 4 dni. Bardzo długa książka. Dobra, super, dzięki. No i tym bardzo pozytywnym akcentem to koniec tego update'u. Także mamy nadzieję, że wam się podobał. I my idziemy teraz nagrywać z kolei film na kanał, jakim będą najlepsze książki młodzieżowe. Także bye!
Cześć wszystkim, przychodzę zakończyć tego vloga i powiedzieć Wam kilka słów o książkach, natomiast to nie będzie to dużo słów o książkach, ponieważ zwolniłam z moim czytaniem po raz pierwszy od początku tego miesiąca i rzeczywiście przez ostatnie 2 czy 3 dni nie czytałam za wiele. Natomiast ku mojemu ogromnemu zaskoczeniu nie mogę przestać myśleć o nieśmiertelnych zasadach i rzeczywiście od kiedy skończyłam tę książkę, codziennie wracam do niej myślami i bardzo, bardzo jestem podekscytowana kontynuowaniem tej serii, w sensie nie ma jeszcze drugiego tomu, natomiast nie mogę się doczekać, aż on wyjdzie. Spodziewałam się, że Julie Kagawa jakby będzie potrafiła napisać historię, która mi się spodoba, ale nie sądziłam, że aż tak mnie zaangażuje, że rzeczywiście nie będę się mogła doczekać, żeby dokończyć i dowiedzieć się, co się wydarzyło dalej. Myślę, że największą siłą tej książki jest to, że ona idzie w inne strony, niż można mogłoby się spodziewać po książce, która jest fantastyką młodzieżową. I okej, nie czytałam dużo książek z wampirami, ale czytałam bardzo dużo książek, które są fantastyką młodzieżową. A mimo to ta książka zrobiła coś, co rzadko się widuje i to chyba sprawia, że ja nie mogę przestać o niej myśleć i jestem tak zainteresowana tym, co będzie dalej. Natomiast no, fakt jest taki, że bardzo bym chciała przeczytać kolejny tom, więc o tym dużo myślę i chciałabym tutaj też Was zapytać, jeżeli znacie jakieś dobre książki z wampirami, to polećcie, please. Nigdy nie sądziłam, że będę to mówić, bo nigdy nie sądziłam, że wampiry to będzie coś, co będę chciała czytać, no ale ewidentnie chcę, więc jeżeli coś macie dobrego, to jestem chętna na przyjęcie Waszych poleceń. Oprócz tego skończyłam Odważne kobiety, Odważne mądre kobiety. Bardzo mi się nie podobała ta książka, natomiast to jest ciekawa historia, tylko mi się nie podobało bardzo forma i styl pisania. Nic się nie zmieniło do końca. To jest... Z tego, co widziałam na Goodreadsie, to ma bardzo wysokie oceny i większości ludzi to się bardzo podoba, więc chyba to jest moja kwestia. Coś mi po prostu bardzo nie pasowało w sposobie napisania tej książki i nie odradzam Wam jej, bo ewidentnie jestem w mniejszości, ale no tak, no, mi to nie kliknęło. To jest historia, bo już to doczytałam, to jest historia, która jest inspirowana zbrodniami, które popełnił Ted Bundy, więc jeżeli to jakby Was też interesuje, takie trochę bardziej true crime, no to też będzie dobre dla Was. Natomiast no, nie wiem, mi się to po prostu nie za bardzo podobało. Oprócz tego, o wiem, co chciałam Wam powiedzieć, obejrzałam 2 dni temu, może dlatego też nie czytałam, bo zaczęłam 2 dni temu oglądać Silos i wczoraj go skończyłam, a ja raczej nie mam takich ciągot, żeby oglądać serial na raz, ale się tak wciągnęłam. Silos to był świetny serial, więc wzięłam sobie książkę i mam zamiar ją przeczytać. W sensie, bo ja, jedyny powód, dla którego chcę ją teraz czytać, jest taki, żeby się dowiedzieć, co się dzieje dalej, bo drugi sezon wychodzi dopiero za miesiąc, ale prawdopodobnie i tak nie skończę drugiej książki przed wyjściem drugiego sezonu, więc nie wiem, czy to ma sens, ale bardzo mi się spodobała ta historia. Bardzo, bardzo, bardzo. Ten serial jest świetny. Niestety jest tylko na Apple TV, ale jeśli macie Apple TV, to bardzo Wam polecam Silos i tam też jest fundacja, którą też Wam bardzo polecam. I oprócz tego, ale Silosa jeszcze książki nie zaczęłam i tak samo nie zaczęłam jeszcze, ale sobie wzięłam Lightfall tom 3, żeby zakończyć trylogię i też tam dzisiaj przekładałam książki i zobaczyłam właśnie Lightfall i pomyślałam sobie, ha, to by było super do przeczytania, więc to jest moim zamiarem. A, wiem co jeszcze. Mam tutaj książkę, ale ona jest na samym dole stosiku, więc tu mam wkleję zdjęcie. Ludzie, którzy sieją w śniegu. Zaczęłam tę książkę. Ja ją kupiłam dlatego, że z tyłu było zdanie, że to jest książka a la Fredrik Backman i dlatego chciałam ją przeczytać. I to jest ciekawa książka. To jest książka o historia o dwójce starszego małżeństwa, którzy jakby kiedyś opiekowali się małym dzieckiem, ale już to dziecko nie jest z nimi. Nie wiem, dlaczego jestem na 60. stronie, więc jeszcze nie znam kontekstu dla tej historii, ale no teraz są jakby odczuwają brak tego dziecka i sobie muszą jakoś z tym poradzić i równolegle się dzieje druga historia młodej pary, która się wprowadza do nowego domu i mężczyzna z tej młodej pary właśnie stracił mamę, więc trochę taka chyba będzie książka o żałobie, o próbie poradzenia sobie ze stratą. Nie odczuwam kompletnie Fredrika Backmana w tej książce, absolutnie. Nie przeczytałam też dużo, więc może jeszcze, ale nie ma nic z Fredrika Backmana, co nie znaczy, że jest zła. Bardzo mocno samska kultura jest w tej książce widoczna. Jest bardzo dużo odniesień do jakichś takich wierzeń kulturowych. No taka dziwna. Trochę taka wręcz momentami zakrawa o realizm magiczny, za którym ja nie przepadam, więc jeszcze nie wiem, co jakby jak ta książka mi się spodoba. No ale tak. To tyle, co czytam. No i to tyle ogólnie, co chciałam Wam powiedzieć. Dajcie koniecznie znać, co Wam się udało przeczytać w zeszłym tygodniu. No i co? Mam nadzieję, że bawiliście się dobrze podczas tego reading vloga, a my widzimy się w kolejnym filmie i będziemy się już dzisiaj z Wami żegnać. Trzymajcie się ciepło, trzymajcie się zdrowo. Cześć!